Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Jako, że uzbierało mi się już trochę tych produktów do wyrzucenia, postanowiłam, że Wam pokażę przed opróżnieniem, czy też przed uzupełnieniem mojego śmietnika. I co chciałam Wam pokazać? Pierwszy produkt, który chciałam Wam pokazać, który jest dla mnie hitem, jest to płyn do płukania Softlan. To jest ta wersja aromatyczna, czy też aromatyzująca, nie wiem. W każdym razie ten produkt to jest mój hit, jeżeli chodzi o zapach. Tu jest 750 ml, ma starczać na 21 prania. Raczej on nie jest na tyle wydajny, ale mimo wszystko ja go uwielbiam, uwielbiam i kocham. Jeżeli lubicie zapachy świeże, rześkie, to jak najbardziej Wam wpadnie ten do gustu. To jest mięta, a także wodna lilia. Pachnie. Pachnie naprawdę znakomicie, naprawdę znakomicie. I ciuchy, ciuchy, które płuczecie w tym płynie, są rewelacyjne, przepięknie, rewelacyjne, super, że wrzucę starą szmatę, będzie rewelacyjna. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu będę pachniał pięknie i bardzo długo. Także ja Wam polecam serdecznie ten produkt. Następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to Taupe Spa Bio Antistress, kąpiel borowinowa. Wygląda następująco. Wyglądało w zasadzie, to jest już puste opakowanie. I to jest 84% borowiny Taupa. Ten produkt u mnie się sprawdził bardzo dobrze. Bardzo ładne opakowanie, 270 ml produktu, także ono starczy na około 5-6 razy, ponieważ tutaj się wlewa do wanny, na jedną wannę 8 nakrętek, czyli około 50 ml. Więc nie do końca wydajny produkt, ale bardzo, bardzo umiela kąpiel, także bardzo poczułam się bardzo zrelaksowana i bardzo dobrze się czułam, użytkując ten produkt. Jeżeli chodzi o sam zapach tego produktu, to jak dla mnie jest on po prostu leśny. Jeżeli lubicie leśne, chłodne, rześkie, takie rześkie zapachy, to jak najbardziej polecam Wam serdecznie ten produkt, a na pewno się zrelaksujecie w Waszej wannie. Kolejny zakup i kolejne już wykończenie to jest szampon do włosów osłabionych i zniszczonych, rumianek lekarski. I tu jest informacja, widzę teraz zero parabenów, a także selesów. W każdym razie ten szampon u mnie się naprawdę również bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze sprawdził. Tutaj jest 350 ml, kosztuje bardzo niewiele. I to jest, jak widzę, polska firma. Super produkt, bardzo dobrze doczyszczone włosy, bardzo ładny rumiankowy zapach. Zauważyłam, że włosy są naprawdę bardzo dobrze doczyszczone i jak umyję te włosy i je spłukuję wodą, to czuję, jakby one skrzypiały, zgrzytały, są naprawdę takie bardzo, bardzo dobrze doczyszczone. Także ten produkt jest, za tym produktem jestem jak najbardziej i na pewno wypróbuję jeszcze inną wersję zapachową. Dobrze, czy też wersję do innych problemów, jeżeli chodzi o włosy. Dobrze, następna rzecz to jest hipoalergiczna emulsja do mycia twarzy, biały jeleń, to jest ta seria Prebiotic, wygląda następująco. Tutaj było 200 ml emulsji, fajnie, że ma pompkę, fajnie, że polska firma. Jeżeli chodzi o wydajność, to nie do końca był wydajny, ponieważ nie do końca dobrze się umie pienił przy myciu twarzy, ponieważ zauważyłam, że nie do końca dobrze domywał i musiałam dwukrotnie myć twarz, żeby był makijaż dobrze zmyty, dlatego od mnie zaczął wkurzać i przestałam go używać, zaczęłam używać mojego dziecka żel do mycia ciała i stosowałam ten żel do mycia twarzy, a tym zaczęłam myć pędzle i o dziwo zaczął się pienić. Do mycia pędzli się sprawdził idealnie, także ja byłam naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Dobrze. Następna rzecz to jest żel aloesowy z firmy Gorvita, który Wam już pokazywałam w zakupach. Tutaj było 150 ml. Zapłaciłam za niego chyba około 14 zł. Byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o zapach, to był delikatny, ale wyczuwalny. Fajnie i był wydajny, bo 150 ml. Dosyć gęsty żel. Jeżeli chodzi o działanie, to było super, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy go stosowałam. Jak zaprzestałam stosować ten produkt, to niestety moje zaskórniki wróciły, także no niestety szukam dalej czegoś, co będzie skuteczne na dłuższy czas, nie tylko podczas stosowania tego produktu. Dobrze, następna rzecz to jest Bilenda Młodzieńczy Blask. To jest matujący krem ultra nawilżający, wygląda następująco, opakowanie miało 50 ml, super, że 6 miesięcy ważności, także to jest dobry znak, dobra informacja. Jeżeli chodzi o opakowanie, to nie do końca mi odpowiada, ponieważ przez te srebrne elementy, te srebrne elementy tutaj schodzą, także to mi nie pasuje i to zniechęca mnie do ponownego zakupu tego produktu, ale jeżeli chodzi o zapach i działanie, to jest naprawdę jak najbardziej, jestem jak najbardziej za. Zapach jest naprawdę bardzo ładny, czysty, świeży. Sam krem był dosyć lekki, jeżeli chodzi o działanie matujące, to nie zauważyłam tego, ale zauważyłam, że delikatnie, w sposób bardzo ładny, nawilża moją skórę, wyglądała bardzo zdrowo i młodzieńczo, także jak najbardziej fajny produkt, niestety, tylko to jest dla mnie jeden minus.
Następna rzecz to jest również krem nawilżający z kwasem hialuronowym 30+ Ziaja. Polecała mi go jedna z Was. Ja byłam bardzo zadowolona z tego produktu zaraz po otwarciu, ponieważ cudownie pachnie, konsystencja bardzo ładnie pachnie. Naprawdę bardzo ładnie, dla mnie tak luksusowo, tak, dla mnie to zapach luksusowy, bardzo ładny zapach, dosyć, konsystencja dosyć treściwa, także dużo gęstszy niż ten, a także niż ten Ziaja matujące 25+. I to odpowiadało mi najbardziej, że jest taki treściwy, że jest taki, no właśnie gęsty, ale jedynym minusem i w zasadzie ogromnym minusem, który dyskwalifikuje go i na pewno go nie kupię ponownie, jest to, że niestety mnie zapchał, także... Przykro mi bardzo, bo wydawało mi się, że znalazłam naprawdę bardzo fajny produkt, a niestety mnie zapchał i... Ale lecę szybko. Niestety mnie zapchał, także przestałam go stosować do twarzy i zaczęłam go stosować zarówno na ręce, jak i na ciało, na nogi. Dobrze. Kolejny produkt jest to żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem i aloesem firma Flosslek, także w końcu wykończyłam mój żel aloesowy pod oczy. Tutaj było 15 ml, a mimo tego, że tak było tak mało, to długo go stosowałam. No byłam z niego zadowolona, zapach był dosyć niewyczuwalny, raczej wcale bym powiedziała niewyczuwalny. Działanie nawilżające było bardzo fajne, nie kłócił się, bardzo dobrze współgrał z moimi korektorami, także nie spływał z oczu. No był fajny, po prostu był fajny, także podejrzewam, że za jakiś czas kupię inny wariant zapachowy tego produktu, ale jestem jak najbardziej za i super, że nasza polska firma, także jak najbardziej na plus. Dobrze, kolejny produkt jest to skoncentrowane serum do rzęs 3 w jednym, jest to ta seria z Eveline, prezentuje się następująco, na pewno każdy z Was już ją miał okazję stosować, gąbeczka jest taka silikonowa, produkt sam jest biały. Przez ten produkt, czy jeżeli stosowałam ten produkt przed nałożeniem, oczywiście, że przed nałożeniem, no bo nie po, ale jeżeli jak stosowałam, w ogóle jak stosowałam ten produkt na oczy, na rzęsy, to moje rzęsy były dużo bardziej pogrubione i wyraźne później po nałożeniu tuszu, także on nakładał, on dawał taką już bazę, bardzo dobrą bazę pogrubiającą na moje rzęsy. Fantastyczny produkt, naprawdę bardzo byłam z niego zadowolona. I w ogóle dziękuję Ci, Ewa, że miałam możliwość otrzymać go od Ciebie. Kolejna rzecz jest to również Eveline Mascara Extension Volume. Ja byłam z tej maskary bardzo zadowolona. W ogóle wcześniej chyba nie testowałam maskary z firmy Eveline. Jest to pierwszy tego typu produkt. Nie, testowałam. Raz testowałam, ale nie byłam zadowolona. Tak, ale to było wiele lat temu. W każdym razie teraz miałam przyjemność testowania tego produktu i naprawdę byłam zaskoczona jakością, jakością po prostu. Tutaj jest 10 ml, także całkiem sporo. To jest informacja, że jest efekt ekstremalny efekt sztucznych rzęs. Jeżeli chodzi o ekstremalny efekt sztucznych rzęs, to nie zauważam, żeby one były naprawdę ekstremalnie pogrubione, ale czymś musi producent przecież skusić. W każdym razie zachowywał się na moich rzęsach rewelacyjnie. Absolutnie się nie obsypywał. Czyli tak jak maskara Clinique też się nie obsypuje. No dla mnie to jest rewelacja, bo wiele maskar się obsypuje u mnie, a ta absolutnie się nie obsypywała. Jeżeli chodzi o sztuczkę, to właśnie pozwolę sobie pokazać. Jest ona elastyczna, jest ona silikonowa. Wygląda następująco. I u mnie się sprawdziła znakomicie. Naprawdę się sprawdziła znakomicie. Czarny, intensywny kolor, bardzo ładnie pogrubia. Bardzo ładnie podkreśla te rzęsy i dobrze rozdziela te rzęsy. No dla mnie produkt rewelacyjny, długo mi starczyła, była wydajna, super, super, super i jeszcze raz super. Także jeżeli... Bo ja lubię ogólnie testować nowości, tak jak zresztą Wy wiecie i Wy też lubicie stosować, testować nowości, ale jeżeli będę w takiej kropce, nie będę wiedziała, jaki mam sobie tusz kupić, to z pewnością wybiorę ten produkt. No dla mnie to jest rewelacja, także polecam Wam naprawdę serdecznie. Jeżeli macie akurat niewiele kasy, bądź nie lubicie wydawać więcej pieniędzy na tusze, to super, ekstra, mega. Dobra, co jeszcze? Na końcu Wam pokażę, aha, jeszcze trzy rzeczy, dobrze, czyli dwie z tych rzeczy to są próbki, jeden i drugi to jest marka Sylveco, prezentują się następująco, bardzo ładne opakowania, jeden i drugi to jest 2 ml, pierwszy to jest krem pod oczy łagodzący, haber bławatek, świetlik łąkowy, brzoza biała, wygląda tak, jeżeli chodzi o zapach, to w ogóle... Tutaj był nie, tak, tutaj jest niewyczuwalny. Bardzo ładnie pielęgnuje tę skórę wokół oczu, starczył mi na około 6 razy. Nie zauważyłam działania łagodzącego, chciałam powiedzieć podrażniającego, łagodzącego, ponieważ ja oczu nie mam podrażnionych.
Nie kłócił się również dobrze, czy, nie kłócił się, czyli dobrze współgrał z moim korektorem pod oczy i to jest niejedne, bo testowałam przy okazji tego używania tego produktu dwa korektory, także dobrze się sprawdził. No i jestem jak najbardziej za, fajny produkt, dobrze, że polska marka i cieszę się, że w końcu marka Sylwego się rozwija, że zaczyna być znana, zaczyna być popularna, ponieważ z tego co się orientuję istnieje od 20 lat, a Wy jeszcze i wcześniej nie znałyście. I druga rzecz to jest lekki krem nagietkowy, nagietek lekarski, mielnica lekarska, brzoza biała, wygładza, zmiękcza, przyspiesza regenerację, wygląda tak. Jeżeli chodzi o działanie regeneracyjne i przyspieszające gojenie, niestety nie mogę nic powiedzieć na jego temat, ponieważ tu było tyle samo mililitrów, ile tego kremu pod oczy. Także starczył mi po prostu tylko i wyłącznie na dwa razy, ale zauważyłam, że bardzo ładnie pielęgnuje i nawilża moją skórę, mimo tego, że to jest krem lekki, a ja, wiecie, jak wiecie, ja wolę treściwe konsystencje, ale mimo wszystko daje szansę ostatnio lekkim i również zaczynam je lubić. I ten produkt był naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o zapach, to nie do końca mi odpowiada, ale wiem, że to są produkty ziołowe, wiem, że to są produkty dobrej jakości, z dobrymi składami, także w tym momencie nie zwracam uwagi na zapach, a jednak na tą jakość tego produktu. I w ogóle marka Sylwego jest super, kupujcie, testujcie, właśnie proście, zacznę od tego, że proście o próbki w aptekach, o kilka próbek jednego produktu byście mogli stwierdzić, czy rzeczywiście chcecie kupić to, czy nie, bo naprawdę kosmetyki są rewelacyjne, ale lepiej wcześniej przetestować, jeżeli miałbym Wam się wcześniej nie spodobać, a jeżeli mam taką możliwość testować, to proponuję, żebyście po prostu pytali się o próbki w aptekach, czy też w sklepach ze zdrową żywnością, czy też z ekologicznymi kosmetykami. Bo ja akurat kupiłam mojej siostrze, nie mojej siostrze, a nie kupiłam, bo tamtę kupiłam w aptece, ale w każdym razie wiem, że w sklepie ze zdrową żywnością również można nabyć czasem kosmetyki. Dobrze, i ostatni produkt jest to korektor z firmy Eveline, to była chyba ta seria, niestety wszystko zeszło i to jest dla mnie ogromny minus tego produktu, że wszystko co było napisane zeszło, niestety, ale sam produkt w sobie był bardzo dobry, to chyba była ta seria z kwasem hialuronowym, o ile mnie pamięć nie myli. Nawet nie wiem, jaki miałam kolor. W każdym razie pewnie to był jeden z tych jaśniejszych. Fajnie dosyć krył. Nie krył bardzo intensywnie, ale dosyć dobrze krył, tak jak powinien kryć korektor. Kolor był w porządku, cena również, fajnie, że polska marka, że Eveline, no niestety opakowanie się nie sprawdziło, ale mimo wszystko byłam zadowolona z tego produktu. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o moje denko, czym prędzej idę już to wyrzucić do śmietnika, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i życzę Wam miłego tygodnia, miłego weekendu, cześć!